Na początek rzecz najważniejsza. To wszystko, czego będziecie Państwo świadkami, odbywa się tylko dlatego, że zostało dofinansowane ze środków finansowych programu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2017. Gdyby nie to dofinansowanie, tego spektaklu by nie było. Kamera ruszyła, Państwo jesteście już skoncentrowani. Uwaga techniczna. Bardzo proszę, abyście Państwo wyłączyli telefony komórkowe i abyście zachowali ciszę. Dlatego, że młodzi artyści, którzy za chwilę tutaj wystąpią, będą mówili bez mikroportów, bez mikrofonów w ogóle. Ja mam ten komfort, że mam mikrofon. Cichutko mówię, słychać mnie pewnie świetnie. Oni będą mówili bez niczego, czyli swoimi gardłami muszą emitować to wszystko, co z środka się wydobywa, żebyście słyszeli. Dlatego wyłączamy telefony i im nie przeszkadzamy. Spektakl, który za chwilę się tutaj odbędzie, nosi tytuł Niewolnicy. Jego reżyserką, choreografką, scenarzystką, a także scenografką jest pani Magdalena Bycka. Udało jej się zachęcić grupę młodych ludzi, aby tutaj na tej scenie wystąpili. Obejrzyjmy ich w skupieniu i wysłuchajmy. I mam nadzieję, że wystarczy im zapału na takie kolejne spektakle. Grupa teatralna Cameo, spektakl Niewolnicy. Zapraszam.
Dlaczego żyjesz tym młotem i głazem? Czy żyję? Nie wiem, ale tu pracuję. Życie jest gdzie indziej. Tutaj tylko czas i przestrzeń. Nie rozumiem. Odejdź, zabierasz mi chleb. Tym chlebem nie zdołasz poczuć, zrozumieć. Zaufaj. Komu mam ufać? Z kim mam współczuć? Sama z sobą najpierw, potem to już cały świat. Skąd wiesz, że potrafię? Jestem twoją wizją, twoim własnym tworem. Boję się i mieszam. Sama już nic nie wiem, co mam robić. Czy chcę? Niech to się skończy. Niech się zacznie. Odpuść i znikaj. Zawsze będę wracać. Zamilcz i zostaw. Już cię nie opuszczę. Aż do śmierci wytrwam. Czy to naprawdę ja? Tak, to ty. To ty.
Nie przeżyli. Jak to nie przeżyli? Za mocny ucisk. Gdzie są nasze instrukcje, nasze kodeksy? Co my teraz robimy? Już po nas. Może jeszcze da coś się zrobić? Może kolejny wsiąs. Oni już leżą martwi. To my jesteśmy temu winni. Jesteśmy winni! Staliśmy się potworami. Staliśmy się trybikami w wielkiej mafinie. Kontrolowaliśmy ich każdy ruch. Kontrolowaliśmy ich każdy oddech. Nie pozwoliliśmy im myśleć. Nie pozwoliliśmy im czuć. Zabraliśmy im ich czar. Zabraliśmy im ich godność. Jeszcze wszystko możemy zmienić. Wybaczcie nam! Thank you.
wystąpiła przed Państwem grupa teatralna Cameo pod artystyczną opieką pani Magdaleny Bycki. Poproszę Państwa, abyście zostali jeszcze dosłownie minutę na swoich miejscach. Drodzy Państwo, część z nich jest w strojach prywatnych, ponieważ oni zaczęli się już przebierać w swoje stroje prywatne, a wszystko przez to, że ja zapomniałem wziąć tamki kwiatów, które za chwilę wręczę pani Magdzie. Drodzy Państwo, grupa teatralna Cameo, pani Magdalena Bycka, ich opiekunka artystyczna. W imieniu pełniącej obowiązki dyrektora MOK-u, pani Droty Wolanin i pracowników, dziękujemy Magdzie serdecznie za masę pracy, wysiłku i pasji, które poświęciła, abyście mogli obejrzeć to, co tutaj przed chwilą się odbyło. Wam, młodzi artyści, dziękuję, że przełamaliście tremę, przełamaliście taki wstyd naturalny. Byliście rewelacyjni. Magdo, te kwiaty są od MOK-u, od pani dyrektor, dla ciebie.